Załóżmy, że mamy dany trójkąt prostokątny. Ja narysuję teraz taki trójkąt prostokątny. To jest jeden bok, tutaj mamy drugi bok i trzeci bok. I tutaj mamy kąt prosty. Teraz załó załóżmy, że długość tego boku jest równa 9, a długość tego boku jest równa 14. I e, dzięki twierdzeniu Pitagorasa, jeśli znamy w trójkącie prostokątnym długości dwóch boków, to możemy znaleźć sobie długość trzeciego boku. I e, twierdzenie Pitagorasa właśnie brzmi tak, że e, suma długości kwadratów dwóch krótszych boków jest równa kwadratowi długości trzeciemu, e, trzeciego boku. I teraz e, oznaczmy sobie ten bok którego długość chcemy znaleźć jako a. I teraz może się pojawić pytanie, skąd wiemy, że właśnie a nie będzie tym bokiem, który ma największą długość? No wiemy, że, na, że w trójkącie prostokątnym y, największą długość ma ten bok, który leży naprzeciwko kąta y, prostego. I y, czyli ten bok jest najdłuższy. I teraz korzystając z twierdzenia Pitagorasa, otrzymamy sobie coś takiego. Y, a kwadrat, bo to jest długość jednego z krótszych boków, dodać. Teraz będziemy mieli dodać. O. E, drugi, e, długość drugiego krótszego boku, czyli będziemy mieli 9 kwadrat i to równa się długości trzeciego najdłuższego boku podniesionej do kwadratu, tak? I mamy 14 tutaj do kwadratu. I teraz chcemy rozwiązać sobie takie równanie, czyli tak, a kwadrat będziemy sobie przepisywali, wiemy, że 9 do kwadratu to 81, a 14 do kwadratu, no nie będę korzystał z kalkulatora, przemnożymy to sobie ręcznie, 14 razy 14, 4 razy 4 to 16, 1 przechodzi dalej, 4 razy 4 to 4 i dorzucamy tutaj 1 to mamy 5. Teraz przechodzimy do tego elementu, do tej jedynki, czyli tu wpisujemy 0. 1 razy 4 to 4. 1 razy 1 to 1. I wynik tego mnożenia to 196. I wrzucamy sobie tutaj 190. 6. I aby rozwiązać to równanie musimy sobie obustronnie od jednego i drugiego równania odjąć 81, czyli od tej strony odejmiemy 81 oraz od tej strony odejmiemy sobie 81. I teraz widzimy, że te elementy nam się zredukują, bo 81 minus 81 to jest 0, czyli będziemy mieli tutaj po tej stronie zostanie nam a kwadrat, a z drugiej strony popatrzmy. 6 odjąć 1 to 5, 9 odjąć 8 to 1 i 1 tutaj, tutaj przepisujemy. I szukamy takiej liczby, która podniesiona do kwadratu da nam 115. Może to być pierwiastek ze 115 lub minus pierwiastek ze 115, ale jesteśmy w geometrii i te wartości nie mogą być ujemne, bo długość tego boku musi być dodatnia. No bo długości nie mogą być ujemne. Tutaj nie może być, że długość tego boku jest ujemna. Czyli y, jeśli spierwiastkujemy sobie lewą stronę równania oraz prawą stronę równania, to otrzymamy, że a równa się pierwiastek ze 115. I teraz jak sprawdzić, czy istnieje taka tutaj liczba, która podniesiona do kwadratu, da nam 115. No, najlepiej rozłożyć sobie 115 na czynniki. Oczywiste jest, że 115 dzieli się przez 5, ponieważ ostatnia cyfra tutaj to piątka, czyli 5. I 5 razy 20 to 100, razy 3 to 15, czyli tutaj będziemy mieli 23. Widzimy, że to są e, czynniki liczby pierwsze Nie da się tego rozłożyć w żaden sposób i nie ma też pierwiastka, pierwiastka e, z żadnej z tych liczb, więc po prostu musimy tak zostawić. I teraz popatrzmy. Powiedzieliśmy sobie, że ten bok na, na pewno nie będzie najdłuższy. Możemy sobie mm, przypomnieć albo obliczyć, ile wynosi pierwiastek ze 100. No wiemy, że pierwiastek ze 100 wynosi 10, a pierwiastek ze 121 wynosi 11. Czyli tutaj mamy pierwiastek ze 115, czyli to jest liczba, która jest pomiędzy 100 a 121, czyli pierwiastek ze 115 będzie pomiędzy 10 a 11. I jeśli wyobrazimy sobie tutaj e, wartość tego boku, no to widzimy, że to będzie bardzo logiczne. To jest 9, e, to jest bok, który jest krótszy od 14, i widzimy, że tak rzeczywiście jest. A 14 to jest najdłuższy bok. I widzimy, że e, Tutaj znaliśmy długości dwóch boków i dzięki twierdzeniu Pitagorasa wyznaczyliśmy sobie długość trzeciego boku. I to jest właśnie najczęstsze zastosowanie tego e, twierdzenia, twierdzenia Pitagorasa.